Wow, to było naprawdę sztosowe. Myślę, że nadszedł teraz czas, aby sprawdzić szkołę driftową, bo możemy tutaj driftować BMG Drive, to nie jest tajemnicą, ale jest to chyba najtrudniejsza gra, w której kiedykolwiek driftowałem. No nie wiem co to będzie. Powiem szczerze, mam obawy, ale zobaczmy. Więc tutaj mamy podstawy driftu i zacznę od tego, bo Gymkhana to już jest, no niby poziom very low. Okej, okay, nie jest tak źle jak myślałem, zrobiłem sobie już 12 podejść, żeby tak mniej więcej ogarnąć, o co chodzi w tym samochodzie, co i jak. No i powiem ci, że jest całkiem fajnie. I tutaj mamy teraz pokazany tor, jak mamy przejechać tak, żeby było idealnie. Widzicie, musimy w tych zielonych strefach sobie przedriftować. Nie jest to proste, ale jest to optymalny tor, którym powinniśmy się kierować. I bardzo mi się to podoba, bo jest to na kształt jakichś takich zawodów, a nie na zasadzie, że musimy machać samochodem na lewo i prawo bez ładu i składu, jak w Forzie Horizon 5, chociażby na mistrzostwach tych driftowych. Tylko tutaj mamy określony tor, określone cele, co mamy zrobić, bardzo mi się to podoba. Samochód w sam sobie ma skrzynię sekwencyjną, ruszamy. Łatwo się go kontroluje. I tu robimy kilka kółek i zaraz stąd wyjeżdżamy. O, nie zdążyłem, okej. Łatwo się go kontroluje, bo ma napęd na 4 kapcie. I mamy ograniczony czas, bo mamy kilkanaście sekund na zrobienie tego. A, nie wyjdzie teraz, jeszcze raz. Serio? Ej, patrz jak niewiele, ile mi zabrakło na wszystkie gwiazdki. To znaczy zrobiłem 3, ale jeszcze mogłem zdobyć 4. Czas chyba na styk było. Ach! Teraz był zajebisty drift, strasznie mi się podobało, ale za mało punktów. No mega idealnie przy tym słupku. Tak, jak Ken Block prawie, że tylko że on jeszcze bliżej, nie? Tym przednim zderzakiem. Mocy. I cyk! Okej. 10600, kurde! Ale mi się to podobało, strasznie. Jakieś takie miałem złą pamięć o BMG Drive, jeśli chodzi o driftowanie. A tutaj naprawdę fajnie mi weszło. Znaczy bardzo mi łatwo było kontrolować ten samochód. Robił dokładnie to, co chciał. Strasznie mi się podobało. Szkolenie w Gymkhanie. Sprawdź, jak to jest, gdy twój pojazd ślizga się bokiem. Potraktuj to wyzwanie jako pierwsze wprowadzenie do driftu, a nie zawody, okej. Okay. Gwiazdki nie będą zbyt trudne do zdobycia, tu chodzi o naukę palenia gumy, okej. Okay. A, tutaj już mamy skrzynię manualną. Z każdym razem trzeba to zgadnąć, co i jak. A, tył napęd, tak jest. Czyli jednak, tak jak myślałem, jeszcze raz. Bardzo łatwo samochód wyspinować, ciężko jest złapać ten moment, kiedy faktycznie możemy tym driftem polecieć, natomiast mamy dużo czasu na driftowanie, niepotrzebnie tak często tutaj powtarzam, ale trudno go złapać w tym drifcie. Tak próbuję, żeby, znaczy mam na pewno za mało prędkości, więc okej, okay, zgasł mi, odpalamy, tak jakby za mały kąt miał.
Ale tu chyba mamy po prostu tak nastukać tych punktów, ile się chce i nie musimy mieć tutaj jakiegoś takiego ładu i składu jak przy poprzednim challenge'u. Łatwo się go spinuje. Tamten samochód, jakby to był na tym wyzwaniu, byłoby dużo prościej. Spróbuję tak jak w Forzie, na kamerze z tyłu. Łatwo go wyspinować. No, jest ten taki moment i on już tak jakby ten przód nie chciał jechać tam, gdzie ja chcę, wiesz, podczas ślizgu, a tył, no już ani, wiesz, zahamować, ani dodawać gazu. Trzeba bardzo delikatnie z tym gazem. Samochód ma zajebiście dużo mocy. Ciężko go w tym drifcie utrzymać. Swoją drogą, zobaczcie sobie tutaj, jak ładnie pokazują nam się uszkodzenia samochodu. Dokładnie pokazuje nam się element, który się uszkodził. Zaraz wam pokażę, jak coś uderzymy. Zawsze coś. O, teraz możecie zobaczyć sobie uszkodzenia na tym interfejsie. Tutaj widzicie, ładnie pozaznaczane jakimiś zielonymi kreskami. Bardzo fajnie, nie widziałem tego wcześniej w Bimenji. Może jest taka aplikacja? Ile mam punktów? O! Dało się zdobyć 12 tysięcy, ale to driftowanie kompletnie mi się tu nie podobało. Samochodem driftowało się do dupy. Mam nadzieję, że trzecie wyzwanie będzie fajniejsze, bo drugie było zajebiste moim zdaniem. Ale udało się zrobić na 3 gwiazdki, co jest plus. I tutaj już mamy... O! W sumie podstawy driftów zrobiłem jako pierwsza, to jest na ostatnim poziomie. Difficulty low, ale to już jest wyższy poziom trudności niż dwa poprzednie wyzwania. Mamy dziwny samochód znowu, no i zaczynamy. O kurde, jaki klasyk. Tutaj są zajebiście długie biegi, co mi się podoba. I samochód na pewno jest... Ma na pewno tył, ale na pewno jest dużo lepszy od tego poprzedniego. Nie ma tutaj jakiegoś takiego super mocnego doładowania czy coś. No i kąt skrętu chyba jest lepszy. Fajniej brzmi, o.
O kurde, to był mój pierwszy udany przejazd, trzymając cały czas jeden, jak to się nazywa, jeden drift, jeden taki spójny drift. Nie było idealnie, no bo nie udało mi się 31 tysięcy punktów zdobyć. Zdobyłem, no nieco więcej jak połowę z tego, ale i tak jestem mega zadowolony z tego przejazdu. Świetny samochód i zwróćcie uwagę na jedną rzecz, przewincie sobie to wideo do tyłu trochę i zobaczcie, jak fantastycznie w kokpicie pracują pedały. Dokładnie tyle, ile naciskam tutaj fizycznie, tyle się naciska tam na dole w samochodzie. Zajebista jest ta gra. Ej, dla takich momentów jak ten, chłopie, kupujesz sobie kierownicę, bo naprawdę genialnie jechało się tym samochodem. I wow, jestem w szoku, że udało mi się to ogarnąć. Mega wciul, naprawdę. Namęczyłem się trochę, nie wiem ile tam na tym poprzednim, tym ostatnim wyzwaniu miałem podejść, ale tak Z20, jak nie więcej, czekaj. Aż zobaczę, bo jestem ciekawy. Zobacz, to będzie drift na torze, tak? Miałem podejść. Dwa tylko mi pokazuje, ale ja dużo restartowałem. Nie dojeżdżałem do końca po prostu. Tutaj coś się źle naliczają te podejścia. A tu mi pokazuje, że miałem 34. Okej, może i tyle miałem, ale tu miałem też bardzo dużo. Myślę, że Z20 co najmniej miałem podejść. Tak czy inaczej, wow. Wow, to było naprawdę sztosowe. Mega dobrze mi się latało. Poza tym jednym chargerem, to... Mówię wam, jestem mega zadowolony. Wow. Odblokował mi się kolejny drift w stoczni, ale to już zrobimy sobie w następnym odcinku, na który was zapraszam. A tymczasem trzymajcie się, na razie. Cześć.